Ahoj, Mateusz SS-Jotosiel z tej strony i kolejny odcinek zagrajmy w Golden Saddle of Sage. Dzisiaj mała niespodzianka. Widzicie? Jesteśmy niedaleko Jalam. Jeśli ktoś nie kojarzy, to proszę. Dlaczego się tutaj? Cóż, dwie rzeczy. Pierwsza. Pierwsza sprawa to ekwipunek. Jak widzicie, obrobiłem te surowce. Żeśmy tu zebrali. Teraz jednak pozostaje nam ruszyć. To co mamy? No, udało nam się. W końcu możemy dostać się tutaj. Widzieliście, wcześniej nie mogliśmy, bo ten pieniak przeszkadzał. I tu wchodzimy do podziemi. I proszę. Mamy skrzynkę, a w niej masamunę. I masamunę to jest potężny miecz dla Feniksa. Daje nam 13 ataku. O! Może lepiej niech Jenna to weźmie. Zamieni na tą różdżkę. I tę różdżkę lepiej już będzie sprzedać, bo nie mamy nic mocniejszego. Niestety. Ta troszeczka jest za słaba. Może te pióra, bo po co będą mi zabrać miejsce?
No i możemy już wyjść. No co, tylko możemy przelecieć nad tą przeszkodą i dostać się już tutaj. No to będzie spożytkować te kryształy. A! Wiele hołd możemy szybciej się przemieszczać. Odpoczniemy Arkadzie. Gdzie tu jest? Tylko gdzie tu jest gospoda? Dobra, zasły. No i odpoczęliśmy. Widzicie, statek tam się odpoczął. Nie jestem pewien, czy damy radę pełni przemieszczać. Taki tam fajny tu na atrę. Dobra, już widzę, pokądowam. Naszym celem jest teraz apteka. Widzicie, mamy tu jedną grotę, do której wcześniej nie mogliśmy się dostać za Chiny Ludowe. I oczywiście nad lasem lecieć nie możemy. Więc musicie się niestety przyzwyczaić do tego. I wchodzimy tu. Do groty Atteki. Otóż tutaj mamy jedną zagadkę. Która to jest dość trudna. Spójrzcie tylko.
Ale z tego co pamiętam, to jedną psynergią. Możemy tu coś działać. Tu nie. Może tu użyjemy. Może tu coś tam chyba. Nie. Za daleko. Ale może tu się da. No, udało się. No i trafiliśmy. Kamień. Mamy na nim runy. Które teraz wrzucamy. I teraz możemy przyzwać Katliku. Aby przywołać tego stwora. Potrzebujemy określonych czynów. I fajnie. I fajnie, że mimo tej drabiny nie musimy tu dużo robić. Ciekawe. Przepraszam za ten krzyk. Jakaś hałaśliwa, sami wiecie kto wpadł. No to dalej, ale już dalej. Mam nadzieję, że nie będzie słychać jak się tłucze. I nie będę bandował. Psynergii na wszystkie loty. I ale gra jest dla nas teraz łaskawa. Mamy pierwszy atak. Zobaczmy. Aha. Czyli teraz jednak muszę lecieć. Gdzie tu? Dobra, przejdziemy tak. Naszym celem teraz jest masnowa skała. I pomimo tego, że nasza drużyna jest już większa, to jednak dalej mamy tylko cztery osoby. Już widzę. I
to trzeba było w tę drugą stronę. Na szczęście ten tylko się bronił. I tam jest statyczna muzyka. Ciekawe, co nietoperze robią na morzu. Nie się z tym, bo już go sprzątnąłem. Wpływamy tu. Naszej podróży. Skała Magny. Słyszycie tę muzykę, co? Nie, się nie działa. Ale spotki się nie tak. Do. I idzie. I tu widzicie. Mamy dwie głowy szokujące. Tylko kto będzie teraz? Tam nie. O, tu możemy. Jest ten Masamune. Tu musimy użyć wybuchu. I rozwaliliśmy kolumnę. Dzięki, Armato. Idziemy jeszcze. Chyba domyślam się, co tu musimy zrobić, ale będziemy musieli się uśpieszyć. Teraz musimy poczekać. Głowa wystrzeli i wyśle nas tu. No i dotarliśmy do góry. Aha, wtedy nie przejdziemy. To
zostaje nam wrócić. I walczycie w Grimmoldze z Ymdrychem. Które akurat nie jest żadnym wyzwaniem dla Masamune. Chwileczkę. Wydaje mi się, że to jest... Tak. Krople oleju zawsze się opyli. Tutaj chyba będziemy potrzebowali wygutami. No, żebyśmy wiedzieli. Ślepy zaułek. Niestety bez wzrostu nie przejdziemy. Jakby ten myślał, że skoro układam jakieś wyzwanie. Widzicie, tylko nafidował. Musimy iść tutaj. Na górę. I kolejna próba szybkość. I... Gdzie musimy użyć solidarki wybuchu. I szybko wyjść na tę głowę, zanim wystrzeli, by dostać się na półkę. No. I przepchnijmy tę kolumnę na to miejsce. A tu co mamy dalej? Aha. Po. I wychodzimy wyżej, bo nie da się. Co z tego, że mnie uderzył? Staliśmy złota. Niestety nie wskoczymy.
pięknie. Kolejny wybuch przydać. Przyda nam się kolejny wybuch. Bo bez wybuchu nie dostaję się tam na górę. No. Raczej przyjdziemy tu. O. Ta czekada z dłuż to będzie dłuższy moment. Aby nam się udało zdążyć. Gdy już użyję wybuch, pierwszy wybuch zacznie działać. Musimy się śpieszyć. No, udało się. Idowi. O, liczę. Na glicze. Tak wiem. Słaby żart. Okej. I zobaczcie jak długo. Widzicie dopiero teraz. I tu już widzę, co mamy. I zobaczcie, jesteśmy na szczycie. Mam nadzieję, że krzyków tej Beksy nie będzie słychać na nagraniu. Spróbuję przesunąć. To dopiero bolało. Został tylko ten kalian. Ale jego już masa monety kończył. Dobra. Udało się. Zobacz. Widzicie?
się zwykle potrzebowaliśmy dwóch. I nie może, jak zniszczyliśmy te kolumny, to już nie możemy wydłuć. Idź, bo się zresetują. Przeciwieństwie do tego filaru, który został już tam, gdzie jest. O! Feniks, mała śmierć. Nie będę się z niej patyczkował. Potraktuję ich wszystkimi obszarami, jakie mam. No. Chodź. Na szczęście zadziałało. No. To była ta walka. I tu kolejne wyzwanie. Ale zanim do niego przyjdziemy, sprawdźmy, co mamy na dole. Aha, tylko ta droga. I skrzynka. Ogon salamandry. Pewnie nam się przyda. Ale już wracam na górę. Musimy tu iść na górę. No i udało nam się przejść. To raczej nie będzie trudny przeciwnik, skoro jest sam. Widzicie? Aha. Tu odblokujemy. Źle. Trzeba uważać, gdzie się tu daje. Jeden... Wystarczy jedno... Wystarczy zła pozycja. I możecie zmarnować psajderkę zamiast jej użyć tam, gdzie powinniście to zrobić. I tu mamy zawiasa małego. Jeśli nie zdążymy... Jeśli nie zdążymy wyjść na tę głowę, to nie wystrzeli. To będzie problem.
Na szczęście już daliśmy tu radę. Tu chyba chyba jest wejście. Czekamy na nią. Nie w ten sposób. Dobra. Już widzę. Musimy wejść tu. I teraz dopiero bomba. Oby tylko trafiło. No. No, udało się. Jest wejście. I tak oto udało nam się dotrzeć. O! Felix awansował. Bo to on jest tu czarnym magiem. No i dotarliśmy do wnętrza kamienia. Przygotujcie się teraz na lagi. Ponieważ w tym miejscu zakończymy odcinek. Nagrywam już 35 minut. Wytnę co niepotrzebne walki. To się skróci. A więc cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Golden Sandal Stage. Do tego czasu trzymajcie się wszyscy ciepło, oglądajcie też inne filmiki na moim kanale i na razie. Mateusz SS8 żegna was wszystkich. Cześć!